Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj jest trzecia terapia Zolą. Za chwilę zobaczycie, jak ona wyglądała zarówno pod kątem diagnostycznym, jak i terapeutycznym. Dzisiaj było dużo bardziej fizjoterapeutycznie. Była praca, tak jak mówiliśmy ostatnio na terapii, była praca z odcinkiem lędźwiowym, była praca z obszarem nerek, był cylinder brzuszny. Oczywiście było kilka fajnych smaczków kinezjologicznych, więc myślę, że Wam się spodoba, więc tak standardowo to oczywiście nie było. Dostała Ola pracę domową. Posłuchajcie sobie, co ona myśli na temat naszych dwóch wcześniejszych spotkań, jak się aktualnie czuje, a my oczywiście będziemy brnąć dalej, bo to jest trzecie spotkanie, a na pewno jeszcze nie ostatnie. Także miłego oglądania. Oczywiście zapraszam Was na stronkę patryksoboka.pl i tam jest po pierwsze dostęp do grupy, gdzie poruszamy takie tematy świadomi zdrowia. Dwa, jest tam też możliwość zapisania się do newslettera i na przykład w najbliższych dniach i w ogóle zostało już wysłane, wysyłamy sobie po prostu jakby takie szczegóły spotkania z Olą, jej odczucia, czyli troszeczkę więcej niż poruszamy tutaj na naszym YouTube'owym materiale. Także zachęcam Was do odwiedzenia stronki. A teraz terapia. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Trzecie spotkanie z Olą. Cześć. Także ciągniemy sobie terapię dalej. Dwie ostatnie sesje były specyficzne dość, dlatego że poruszaliśmy temat psychosomatyki, czyli tego, jak emocje mogą wpływać na nasze ciało. I nam się udało, mam nadzieję, że zrobić sporo. Więc Ola nam teraz powie, jak się aktualnie czuje. Dla osób, które nie są w temacie, to w opisie macie dwa pozostałe materiały z pierwszego, drugiego spotkania, gdzie jest pełny wywiad, terapia, znowu wywiad, terapia i teraz przechodzimy sobie do wywiadu, czyli jak nasz pacjent się czuje i przechodzimy sobie dalej do badania i rzeczy, którą dalej jakby tutaj ciało nam troszeczkę zasugeruje pod kątem tego, co najbardziej obciąża układ nerwowy Oli. Jak się czujesz po tych dwóch sesjach? Niesamowicie, naprawdę. Wow. Wow, no dokładnie wow. Jest efekt, dla mnie jest efekt wow, bo ten efekt po pierwszej sesji cały czas się u mnie trzyma. No w porównaniu po tej drugiej sesji nie było już tego efektu wow tak od razu. Tak, wiesz co, bo też jakby to jest bardzo ważne, bo niektórzy pacjenci spodziewają się, że powiedzmy wychodzimy sobie z punktu z tego, no nie? I chcemy dojść tutaj. Tu jest w ogóle, czujesz się genialnie. Tu się czuje genialnie i niektórzy oczekują, że pierwszy był taki boom, to że będziemy tak wiesz, lecieć prosto do celu, ale okazuje się, że wiesz, idziemy, trochę zwalniamy, idziemy. Czasami jest trochę gorzej, może tak się, że coś tam się wysypie po drodze delikatnie, no bo ty sobie dalej żyjesz i funkcjonujesz i też ćwiczysz sobie dalej sztuki walki, się może wszystko wydarzyć a tutaj, ale docelowo gdzieś tam powoli chcemy do tego miejsca dojść. Ale to rzadko jest po prostu, wiesz, jakby było tak, żebyśmy szli identycznie jak po pierwszej sesji, to ja bym się nazywał Patryk, to uzdrowiciel, no nie? Ale my dalej bazujemy sobie na zależnościach, układzie nerwowym i tak dalej, więc to może być trochę różnie. Ale idziemy prawdopodobnie w dobrym kierunku cały czas. Zdecydowanie ja jestem cały czas w szoku, że w ogóle ja nie wracam do tego punktu wyjścia tak naprawdę. Okej. I na zasadzie bólowego, bo od tego czasu w ogóle mi ręce nie drętwiają w nocy, więc to jest dla mnie wow. Ale też na przykład wysypiasz się jakby lepiej i się regenerujesz lepiej? Zdecydowanie lepiej. Ani razu nie robiłam drzemki w ciągu dnia, więc, więc jestem też zszokowana trochę tym, że ja nie jestem tak strasznie zmęczona, nie jestem tak ciągle opuchnięta. No i też nie mam tego problemu z oddychaniem. W ogóle mi się to nie zdarza. Aha, bo wcześniej było tak, że czułaś ten kucie, ból w klatce piersiowej, tak? Gdzie tam na mózgu coś takiego było. Tak, znaczy ja w ogóle nie byłam w stanie wziąć oddechu. To było takie cały czas jakbym, nie wiem, musiała ziewnąć, ale nie mogę, tak? Taki ciągle bardzo, bardzo krótki oddech. No i to mi bardzo zaburzało treningi faktycznie, bo ja nie byłam w stanie minuty przerobić. Teraz to jest, nawet mój trener mówi, że jest po prostu wow, jest w szoku, jak to się zmieniło i od tego czasu to się trzyma, więc to jest niesamowite dla mnie. Nawet teraz jak miałam ten mocniejszy okres trzech treningów dziennie, to w ogóle ten bark, no on jakby jest bolesny, ale no to nie jest w ogóle porównywalne z tym, co było. Dobra. Więc ta prawa strona jakby bólowo się trzyma, ale to nadal nie jest coś, na co ja bym normalnie wcześniej zwróciła uwagę w ogóle. Dobra, czyli mamy tak, teraz to trochę ponarzekamy. Mamy cały czas bolesny bark, żeby nie było no dalej są jakieś problemy, bo się dalej widzimy i pewnie jeszcze będziemy się troszeczkę widywać. Więc mamy tak, problematyczny ten prawy bark, a biodro dalej prawe, coś tam się jeszcze czuje, dziejesz? No teraz jest coraz znowu mocniej, doskwiera mi ten staw krzyżowo-biodrowy z prawej strony. Dobra. I też właśnie nie wiem, czy to może akurat jest związane z tym natłokiem treningów ostatnio, a może też z siedzeniem w samochodzie długo.
Ale poza tym, no to jest naprawdę super, bo tak. Kręgosłup w ogóle mnie prawie nie boli. Mhm. Dobra. Bo wcześniej tak mówiłaś, że ten ból kręgosłupa pojawia się w sytuacji, kiedy na przykład ty siedzisz albo się nie ruszasz. To jest tak, że teraz jest tak, że możesz siedzieć albo nie ruszać się i nie czujesz tej sztywności w lędźwiach, która była wcześniej? Znaczy, to nie jest na takim poziomie, jak było wcześniej. Mhm. Ja to trochę czuję te plecy, na pewno nie tak od razu też. Mhm. No powiedzmy, jak jechałam 5 godzin w samochodzie, no to już było to problematyczne. Mhm. Ale jeżeli, wiem, postoję 20 minut, na przykład stałam, czegoś słuchałam, no to ja byłam w stanie ustać i to faktycznie nie bolało. Dobra. Jakiś tam lekki dyskomfort, ale to nie był ból. Okej. Okay. Dobra, fajnie, bo będziemy sobie dalej lecieć. Wydaje mi się, że dzisiaj zobaczymy sobie, zbadamy cię, ale wydaje mi się, że będziemy pracować troszeczkę bardziej strukturalnie już dzisiaj, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast okej, okay. Jakbyś teraz miała zwrócić uwagę na przykład na rzecz, która ci najbardziej jeszcze dokucza z tego wszystkiego, to co to będzie? Tak bólowo, dokładnie. No myślę, że najbardziej to ciągle to biodro z prawej strony, staw przodobiodrowy, to jest najważniejszy. I bark. Dobra, zobaczymy sobie, czy uda nam się dzisiaj wszystko zrobić, ale oczywiście też ciało nam będzie narzucało pewny schemat postępowania, no nie? Dobra, wiesz co, fajnie, cieszę się, że nam się to wszystko utrzymuje, więc zróbmy sobie tak, będziemy sobie oczywiście gadać w trakcie, jak mi się przypomną różne rzeczy i przejdziemy sobie teraz do diagnostyki. Dobra, na razie sobie możesz tych dresika zostawić, zostać, nie wiem, czy będziemy pracowali z nogami, czy nie, zobaczymy sobie w trakcie. Połóż się na plecki. Wiesz co, no, chciałem powiedzieć ogólnie, że na pewno ta ilość treningów nam nie pomaga trochę. Ale ja zwolniłam. Fajnie, dlatego, że wiesz, to co się na początku zmagaliśmy i pewnie dalej będziemy się zmagać, to jest nadmierna ilość bodźców, które do twoje ciało dojeżdżają, więc... No to nie chcę też jakby ci, wiesz, zmieniać życia teraz na razie, no nie? Potem możesz sobie wrócić do... Znaczy, oczywiście umiar jest nam potrzebny, no nie? Więc podejrzewam, że też go zauważysz, będę mówić, że okej, okay, dobra, może już zauważyłeś, że trochę przeholowywa w pewnym momencie. Trochę tak. No, natomiast to, że nam się utrzymuje pomimo twojej dużej intensywności tego obozu treningowego, na którym byłaś ostatnio, no to ja się ogólnie bardzo cieszę, no nie? Dobra. Standardowa sytuacja. Wychodzimy sobie z poziomu tutaj nadnerczy, trzymaj. Okej. Okay. Fajna reakcja. Zobaczmy sobie tak, trakcja, staw, co się dzieje, działa dobrze, rozluźnij się, kompresja, trzymaj, działa, nie. Czyli tak, mój telefonik jeszcze, potrzebuję latareczki. Ogólnie jest lepiej, bo wcześniej było tak, że jaki bodziec byśmy nie zrobili, to ty się od razu wyłączałaś. Teraz nie jest koniecznie, tak? Patrzę na sufit. Dobra, to jest najgorsze jeszcze cały czas. Fajnie, jak będziemy ten, wiesz, używać i ty nie będziesz specjalnie na to reagowała, no nie? Tak, da się tak, no nie? Ale to trzeba trochę czasu na to. Dobra, więc dalej jesteś nadreaktywna na bodźce, ale jest lepiej. Nie każdy bodziec cię... trzymaj. Nie każdy bodziec cię dojeżdża, więc idziemy sobie do przodu, ale ty jeszcze jesteśmy dalej... jeszcze nie wiesz, co znaczy możliwości regeneracji ciała, no nie? Jeszcze ja, tak. Boję. Aż się boisz, no nie? Zobaczysz później, jak... dobra, zobaczmy sobie jedną rzecz. A, czekaj, jeszcze chwilę. Dobra. Coś sobie sprawdzimy, ja cię delikatnie... Okej. Okay. Synchronizuję sobie tutaj wszystko. Dobra. Słuchaj, sprawdzamy sobie tematy tutaj. Działa w porządku. Działa w porządku. Okej, okay. Nie działa w porządku. Jak wcześniej mieliśmy trzy tematy, które musieliśmy zrobić. Mm-hmm. Zrobiliśmy z nich dwa, mm-hmm. czyli po jeden na każdą sesję. To rzeczywiście mamy teraz jeden. Został nas jak chcieliśmy. Znaczy wszystko się utrzymuje, jest super, no nie? Dobra. Mm-hmm. Dobra, okej. Okay. I gdzieś tam wcześniej takie podejrzenia były, że to był obszar kręgosłupa lędziowego. I dalej tak jest. No nie? Jakby to są obie strony. Gdzieś w obszarze lędźwi, no nie? Mamy ten problem. Dobra. Mhm. A to jest prawa strona. Głównie będziemy pracować na lędźwiach, ale na stronie prawej. Zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało. Dobra. Okej, okay. Wiesz co? Podnieśmy sobie delikatnie tutaj ten obszar, jama brzuszna, bo zobaczymy sobie jeszcze, bo będziemy pracowali się głównie z tym obszarem. Zobaczymy sobie, czy jama brzuszna jest jakby w porządku, bo może sobie to trapie, zaczniemy sobie od przodu. Żebyśmy mieli taki, oprócz twoich odczuć,
no nie? Jakiś taki realny sygnał, że o kurde, zmieniło się, ale jest fajnie, to zbadamy sobie kilka rzeczy, które będą z tym związane, tak? Z tą jamą brzuszną. Zobaczymy sobie brzuch, zobaczymy sobie miesię lędźwiową, zobaczymy sobie czworobo się lędźwi. Z tego, co nam wyszło ostatnio, to my się będziemy kręcić w okolicach nereczek. Myślę o kwestii nereczek. Czy ty masz jakieś problemy w ogóle związane na przykład, nie wiem, z... Dobra, zostawmy sobie to na później. Później to dorzucę, dobra? Nie chcę jakby uprzedzać tematu. Okej, okay, sprawdźmy sobie miesię lędźwiowe. Uczymy sobie taką pozycję. Nie pozwól opuścić. Dobra. Trzymaj, biodrowy. Biodrowy w porządku, odruch ucieczki, trzymaj. Nie. W biodrowym za dużo napięcia, a lędźwiowy nie działa. Dobra, zobaczmy sobie drugą stronę. Trzymaj. O, tu jest jeszcze gorzej. Prosto kolano. I tu też nie działa. Dobra. Okej, okay, teraz tak. Pozycja jest taka. Utrzymaj taką pozycję. Nie pozwól mi tych nóg, żeby wrócić do pozycji wyjściowej. Dobra? Utrzymaj, nie pozwól. Czworoboczne lędźwi. Trzymaj, nie pozwól. Czworoboczne lędźwi. Nie działa nam. Dobra. I zobaczmy sobie jeszcze brzuszek. Trzymaj tak, druga noga. On nam działa. Luźno. Trzymaj, nie pozwól. Działa. Trzymaj. Działa. Dobra, jest super. To zrobiliśmy, się u ciebie pięknie utrzymuje, no nie? Ale teraz lecimy sobie z tematem. Chcemy poprawić pracę lędźwiowych mięśni, biodrowych, czworobocznych lędźwi, żeby to wszystko zaczęło dobrze działać, bo dalej my pracujemy głównie u ciebie cały czas fundament, stabilizacja, core. Okej, okay, dobra. Zobaczmy sobie. Opuścimy sobie delikatnie tutaj. Mhm. Okej, okay. Brzuch jest dalej trochę, rozluźnij się. Dalej trochę tkliwy i dość sztywny. Dobra, a jak cię w ogóle praca domowa szła? Porównując z tamtą, dużo ciężej, mhm. Bo 15 minut wydawało mi się, że to jest nic, a okazało się, że skupienie się na 15 minut tak sama ze sobą, to już jest problem. Mhm. Ale mimo tego wszystkiego, jakby starałam się to systematycznie codziennie robić i wydaje mi się, że ciężko to jest wyjaśnić, ale jakoś tak wewnętrznie czułam się lepiej ze sobą. Dobra, czułam okay. się lepiej z tymi słowami, bo w ogóle dla mnie na początku te wszystkie słowa, które miałam wypowiadać, czy mhm. nawet do siebie, jakoś tak czułam się z nimi nieswojo. Mhm. Ale potem jest tak, że potem coraz lepiej z nimi czułaś? Tak, już nie okay. miałam takiej bariery, właściwie nie wiem, przed kim, no bo nikogo nie było na ogólnie. Mhm. Więc z każdym, może nawet nie z każdym dniem, no ale po jakimś czasie faktycznie, bo to było chyba 2 tygodnie, mhm. poczułam się zdecydowanie lepiej z tym. Tak. Może 15 minut skupienia takiego pełnego nadal mhm. jest trudne. Dobra, okej. Okay. Idziemy powoli do przodu, bo my robiliśmy sobie też tak zwane afirmacje. Wybraliśmy sobie tutaj temat, który rzeczywiście dość mocno ci obciążał. Dobraliśmy sobie tego słowa dla tematu podświadomości, świadomości i po prostu jakby Ola wypowiadała, że jestem taka i taka, jestem taka i taka, jestem taka i taka. I po prostu to miało troszeczkę jakby przeprogramować jej sposób myślenia w stosunku do siebie, tak? Że jednak taka jestem, bo na przykład w jakiś sposób nie dostrzegała tego. Pomimo tego, że często my jesteśmy jacyś, to wkręcamy sobie, że nie dajemy rady, jesteśmy słabi i tak dalej w złym miejscu, a potem okazuje się, że my możemy przekonać się trochę, tak? To jest taka tak bardzo fajna praca z samym sobą, tylko oczywiście jakby trzeba dobrać konkretne słowa do konkretnego problemu, tak? Dobra. Okej, okay. Zaczniemy sobie podstawową pracę z jamą brzuszną. Tu mamy dużo napięć. Mamy taka ogólna praca z otrzewną ścienną, gdzie sobie te powłoki brzuszne chwycę i będę sobie szedł w kierunkach najbardziej problematycznych. Dobra. Ty sobie spokojnie oddychasz, a ja sobie tutaj powoli rozluźniam. Więc przygotujemy sobie obszar do pracy z później kręgosłupem lędźwiowym. Postaramy się jako całość to zaaplikować. Docelowo chcemy oczywiście poprawić pracę tych wszystkich mięśni, które były niewydolne. Myślę, że punktowa praca na razie się nam nie sprawdziła, bo ta sztywność brzuchu jest w wielu miejscach. Więc trochę sobie ten brzuszek przygotujemy do pracy. Dobra. Weź sobie głęboki wdech i wydech. Wdech. Dobra. Dużo bardzo dychasz górną częścią klatki piersiowej, dolną trochę kiepsko. Być może dlatego, że też mamy dużo napięć w obszarze mięśni brzucha, tutaj tego obszaru przepon i tak dalej. Więc to zagnijmy sobie tak nogi, żebym ja mógł troszeczkę głębiej popracować. I trochę pracujemy sobie z obszarem gdzieś tam pod przeponą.
z dolnymi żebrami. Ty sobie spokojnie oddychasz, nie napinasz się. Czyli tak jak mówię, masu. Cierpienie. Tutaj ten obszar jakby przepony nie za bardzo chcę odpuścić. I jak ja wchodzę głębiej, to czujesz duży dyskomfort, no nie? Mhm. Więc zobaczymy sobie, czy być może jest jakaś przyczyna tego problemu, no nie? Może się okazuje, że my tutaj pracujemy sobie nad skutkiem. Więc zrobimy sobie hop, 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 mocno wjazd, rzucamy w obwód sobie, trzymaj, ok, wyhamowanie, sprawdźmy sobie z czym ja muszę popracować, żeby poprawić tutaj tę sytuację. Trzymaj, ok, dobra. Wiesz co, mamy jakiś problem w obszarze lewej części tułowia, połóż się w takim razie na prawym boku. Mhm. Dobra. Tu sobie trochę odsłonimy. Dobra. O, mamy trochę tutaj sztywności. Tak się złożyło, że nad tatuażem, ale nie wiem, że to jest temat tatuażu, czy po prostu jakiś. W porządku? No, jest okej. Możesz czuć się taka trochę skręcana. Dobra. Zagarniamy sobie tutaj. Okej. Dobra. Dodatkowo pracujemy sobie z trochę czworoboczem lędźwi. Weźmiemy go w delikatnym rozciągnięciu. Może sobie nawet zaplikujemy po prostu technikę rozluźniania się powięziowego. Czy czujesz takie delikatne ciągnięcie? Czekaj. Bardzo delikatne. Bardzo delikatne, może i bardzo delikatne. Dobra. Mhm. Dobra, i jeszcze tę chwilkę pracy z pracownikiem i zobaczymy sobie, jak ta nasza przeponka czy nam odpuściła. I jak zapewne zauważyliście, tą terapię trochę skracamy, dlatego że tutaj są takie momenty, że dzieje się mało, gdyż po prostu praca z tkanką powięziową często wymaga tego, że wchodzimy w tkankę, wybieramy luz tkankowy i powoli czekamy na rozluźnienie. Ja po prostu też wtedy niespecjalnie jakby mówię i zarzucam pacjent też jakimiś teoriami, tylko po prostu pacjent sobie spokojnie oddycha, relaksuje się, o ile to jest możliwe, bo są momenty, że jest trudno. No i będziemy po prostu sobie troszeczkę wycinać, żeby ten film był trochę bardziej dynamiczny i żeby może to będzie pierwszy, który nam nie zajmie godzinę, tylko uwiniemy się, znaczy my się uwiniemy dalej w godzinę, a wy będziecie widzieli to w trochę szybszym tempie, więc nie jest źle. Dobra, rozluźnij się. Jak teraz tutaj? Jest lepiej. Jest lepiej. No i rzeczywiście ja mogę wejść głębiej w ogóle. I z tego, co widziałem, to wiesz co, my na razie sobie kolejność zmienimy. Bo z racji tego, że masz tam bardzo dużą nadwrażliwość przy czulicy na kręgosłupie, to my sobie zaczniemy od tego, rozluźnimy sobie ten kręgosłup, trochę kolejność sobie zmienimy i potem wrócimy sobie, dajemy brzuszenie. Dobra? Więc zrobimy sobie tak, że przekręci się na brzuch i odtrygujemy sobie trochę kręgosłup. Dobra? Czyli ty jesteś teraz rozluźniona? Mhm. Okej. Okay. A nie? A więc tak to wygląda u ciebie na plecach. Relaks. Nie, nie szedzę z pacjentem po prostu, ale chciałem się po prostu zapytać, upewnić, bo mimo tego, że leży sobie wyczulowana, to ten prostownik po prostu widzę, że on nie schodzi z posterunku. On jest cały czas czujny i gotowy, no nie? Do pracy. Przesuwalność tkanek, jeśli chodzi o porównanie na przykład tutaj, i to jest niebo a ziemia. Tu się w ogóle nic nie rusza.
sztywno, twardo, kręgosłup piersiowy w miarę elastyczny, więc wjeżdżamy sobie od prostych technik rozluźnienia w obszarze powięzi piersiowo-lędźwiowej. Aż ciężko ciebie chwycić sobie to pięścią, więc trochę opuszczkami palców popracuję. Trochę to trwało. Powoli ten pracownik odpuszcza, ale to, żeby było jakieś super rewelacyjne tempo, to bym nie powiedział. Więc tych napięć mamy tam naprawdę całą masę. Dalej pracujemy sobie z jedną stroną i tu zobaczcie, jakby mamy taką dużą wrażliwość, tak? Wcześniej uwolniliśmy tak, że na całym ciele było tak, na jębrzyszynie było tak. Tam już tego tematu nie ma, ale ten pracownik jest cały czas mocno wrażliwy. Dobra, spróbuję sobie trochę jeszcze rozluźnić manualnie tyle, ile się da, a później zobaczymy, czy przyczyna tego może być gdzieś indziej, w innym obszarze. Tutaj głównie ograniczyć, już ta góra nam puściła trochę, ale do boku jest dość kiepsko, więc będziemy sobie od razu boku robić z tej strony. A przy okazji wam nie będę zasłaniał plecami. Dobra, wykorzystamy ciężar ciała i znowu trochę takiej, powiedzmy, nudnej pracy, bo ja akurat nie nudzę się w ogóle. Ola, no nie nudzić na pewno. Natomiast jeśli chodzi o oglądanie tego, może być to trochę złudne, więc jakby inaczej złudne, nudne. Więc spotykamy się znowu za chwilę. Jak sobie rozluźnimy trochę bardziej tą lewą stronę i obie będą w podobnym stanie. Dobra, jest lepiej, bo udało nam się to wszystko fajnie zaczyna pracować, lepiej to rozluźniliśmy, ale u Oli cały czas mamy taką przeczulicę tutaj. Dobra, więc znowu zrobimy sobie coś takiego, że trochę ją dobodźcujemy, wrzucimy sobie w obwód, dobra, i teraz sprawdźmy sobie, co tu się dzieje. Trzymaj. Ok, wyhamowany wskaźnik, bo sobie dość mocno zwiększyliśmy sygnał, podrażniliśmy sobie ciało pacjenta. I tak, nie jest to żaden temat w obszarze szyi, stawów biodrowych, trzyma jednego i drugiego. Dobra. Wątpię, żeby to było skończone dolnej. Położę się na chwilę na plecki. Trzymaj. Noga prosto. Dalej. Jesteś słabiutka. Tutaj trzymaj. Działa. Ta strona działa, ta strona działa. Dobra, czyli się okazuje, że brzmie się to przeczulica u ciebie na lędźwiach, to musimy sobie z szyją trochę popracować. Przeczulica jest. Trzymaj. Nie ma. Okej, okay. Dobra, czyli pracujemy sobie z szyjką. A będziemy pracować sobie z przodem szyi, ale natomiast tak, dzisiejszym punktem zahaczenia był głównie obszar lędźwi w okolicy nerek. I zaraz tego, że nam ostatnio też wychodził, że będziemy troszeczkę prawdopodobnie prędzej czy później pracować z meridianem nerek, to zrobimy sobie też punkt początkowy dla tego meridianu, czyli obszar kątów żylnych, co tam się w ogóle przydaje pod kątem stricte pracy z jamą brzuszną, z układem limfatycznym, z drenażem, co nam się na pewno przyczyni na twoją taką sztywność, którą czasami jeszcze czujesz, jak sobie posiedzisz albo poleżysz, na przykład teraz. Dobra, weź sobie głęboki oddech. Wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Dobra, tu mamy też dużo tkliwości, więc zrobimy sobie to trochę inaczej. Pod kątem oscylacji takiego drenażu zahaczamy się powoli. Ruchy oscylacyjne na górne żebra nakierowane. To jest bolesne? No trochę tak. Po której stronie bardziej? Po prawej. Po prawej. To prawa nieszczęsna strona, nie? Dobra. Weź sobie głęboki wdech. Głębszy, 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 głębszy. Wydech. Głęboki wdech. Głębszy, głębszy, głębszy. Jeszcze. I wydech. Głęboki wdech. Okej, okay, dobra, odpuść. Dobra. Fajnie. Powoli zaczął odpuszczać. Idziemy sobie dalej. Górny otwór klatki piersiowej.
Kilka wdechów dla rozluźnienia górnego otworu. Głębszy wdech. I wydech. Wdech. Staraj się być zrelaksowana, rozluźnić ciało całe. Twarz, jamę brzuszną. Dobra. Troszeczkę sobie rozluźnimy przód, ale widzę, że nie ma tam jakiejś tragedii. Dobra. Trochę tutaj sztywności mamy. Wiesz co? Mamy tak, 7, 6, 5. Na C5 troszeczkę sztywności, luźniutko. Ok, dobra. Delikatna manipulacja. Tutaj, niżej na C4. Ok, dobra. Samo tutaj się nam zmanipulowało. Tak, 7, 6, 5. 4, 3, 3 tutaj, dobra, w porządku i troszeczkę pracy z przesiem potyliczno-szyjnym, luźno, a tu jest nie najgorzej, na razie to nie jest specjalnie potrzebne, dobra. Dobra. Jest jeszcze takie jedno miejsce. Dobra, jakoś zaczyna to wyglądać. Stara się rozluźnić. Dobra. Ok. Idziemy sobie dalej. Nie no, jest przyjemnie całkiem, no nie? Ja jestem przy. No. Zaczyna to fajnie pracować. Te lędźwie, jak ci wiesz, dotykam się tutaj, to jest oczywiście jeszcze nieprzyjemnie trochę. Co dziwo, tak, co dziwne po lewej stronie bardziej niż prawej, ale jest lepiej. Dobra, zobaczmy sobie, co się wydarzyło z mięśniami, które nas interesują, czyli biodrowy, lędźwiowy. Lędźwiowy, trzymaj sobie, trzymaj tak, nie pozwól puścić. Ok, trzymaj mocno. Trzymaj. Działa i się wyhamowuje. Biodrowy, trzymaj. Działa i się wyhamowuje. Więc ta strona się zaktywowała ładnie. Ta strona, trzymaj. Nie pozwól. Niekoniecznie jeszcze. Trzymaj. Dobra, trzymaj. Trzymaj. Dobra. Biodrowy się zaktywował. Lędźwiowy jeszcze po tej stronie. Coś tutaj lędźwiowemu przeszkadza jeszcze prawidłowo pracować. Może po prostu pracujemy sobie z nim, zobaczymy. Czworoboczny lędźwi, trzymaj, nie pozwól. Trzymaj, nie pozwól. Nie pozwól. Nie pozwól. Dobra, działa. I tutaj trzymaj, nie pozwól. Działa, dobra. Lędźwiowy. Zróbmy sobie tak. Popracujmy sobie tak, zobaczmy sobie jeszcze raz go. Trzymaj. Trzymaj tak. Trzymaj. Było to bolesne? Oj tak. Trzymaj. Dobra. Czyli mamy po prostu pracę na jego przebiegu. Coś na przebiegu lędźwiowego. Czyli pracujemy sobie troszeczkę z nim. Dobra. Ok. Muszę przejść sobie na drugą stronę. Naprawdę robimy to lekko. Szukamy sobie tutaj obszaru przebiegu brzuszca miesia lędźwiowego. Spróbuj delikatnie nóżkę do góry podnieść prawą. Ok, dobra. Mamy go pod palcami. I powolutku... Delikatny ruch wzdłuż włókien, albo nawet możemy nic nie robić. Jeszcze raz nóżka do góry delikatnie. Dobra, opuść. Ok. Jest to bolesne? Dobra. Ty sobie spokojnie oddychasz. Ok. Cały czas jesteśmy na mięsiu lędźwiowym. Ja sobie pociągam tkankę do góry teraz, robiąc sobie taki fajny sposób na rozluźnienie. A ty powoli opuszczasz nogę do dołu, ślizgając pięty po leżance.
Trochę może bardziej ciągnąć. Mhm. I powrót. Mhm. Dobra. Hop. Jeszcze raz. I powrót. Jeszcze raz. I powrót. Dobra. Noga do góry. Ok, lepiej. Dobra, zrobimy sobie jeszcze obszar więzadła pachwinowego. Zobaczymy, jak to wygląda. Bo wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Tutaj na rozluźnienie jamy brzuszne i obszaru prostowników odcinka nędziowego i w ogóle całego cylindra brzusznego. Zobaczmy sobie pachwinkę. Tej prawej. Dobra. A druga strona? Lepiej. Dobra. Mhm. Pokaż mi tam tą rękę na chwilkę. Ja sobie tylko sprawdzę jedną rzecz. Trzymaj. Dobra. Mhm. Do rozpracowania. I chwilkę trochę tak delikatnie się poprzetaczamy nad więzadłem pachwinowym, dobra? W ogóle masz mega dużą sztywność w tej pachwinie. Bardzo dużą. Jakby tam po prostu jakiś drut był wklejony. Mhm, dobra, zobaczyliśmy. Dobra, trzymaj. Ok, zobaczmy sobie, czy my możemy tą pachwinę jakoś rozluźnić w sposób pośredni. Nie, dobra. Trzymaj. Ok, dobra. Czy tam jest problem, ale on jest wtórny z poziomu kolana jakby. Tu jest w porządku? Dobra, ok. Mhm, dobra. Trzymaj. A to z poziomu kostki. Dobra. Jak tutaj? Nie jest to przyjemne. Dobra. Trzymaj. Okej. Okay. Czyli sama kostka. Dobra. W porządku? Tak. Mhm, dobra. Trochę sobie posymulujemy ten staw skokowy, bo ty miałeś go kilka razy skręconego, no nie? I te kolano po stronie bocznej. Dobra. Ok. I tą kostkę, i tą pachwinę. Dobra, to chyba rozciągniemy sobie tutaj tą kostkę boczną, więc na to po stronie bocznej. Dobra. Jak pachwinka? Jakby lepiej jest. Mhm. Tak, jest trochę tutaj tej sztywności jeszcze mamy. Dobra, to jest przyczep mięśnia prostego udła. Dobra, trzymaj. Nie, jest. To trochę dojdzie do siebie w miarę. Co to będzie dla ciebie trochę praca domowa, dobra? Mhm. Bo tak, ona jest teraz taka, że jest taka, wiesz, już nie jest taka tkliwa, jak była wcześniej. Mhm. Spokojnie, wiesz, możemy sobie pojeździć po niej, ale zobacz, jaka będzie różnica po tej stronie. Tu. Sporo, no nie? No, to będzie do rozluźnienia dla ciebie. Czyli wiesz, proste techniki, wchodzisz, pracujesz sobie z tym napięciem, plus z przyczepem mięśnia prostego uda, delikatny stretching ewentualnie, na przykład rozciąganie kanapowe, kojarzysz, tak? No, więc tutaj ta noga, zobacz sobie też, jaka będzie różnica między tą nogą a tą. Prawdopodobnie tu będzie tych napięć dużo więcej, tak, bo nawet też jest ta noga w ogóle nie skliwa, a ta jeszcze takiej tkliwości trochę ma, dobra? Dobra. I teraz tak, ja sobie coś sprawdzę. Dobra. Jest fajnie. Także jakby tam się utrzymał, bym bardzo zadowolony i twoje ciało zacząłby lepiej reagować. Fajnie, no nie?
No, dobra. Więc teraz już rzeczywiście na teraz nie jesteś nadwrażliwa na bodźce. Mhm. Wyciszyło nam się sporo tutaj. Popracujemy sobie z tym obszarem jeszcze jako pracę domową. I jak mi tak zostaniesz, to na następnym spotkaniu będziemy mogli robić dokładnie jakby to, na czym mi najbardziej zależy, nie? Czy mówisz, kurde, jest fajnie, ale najbardziej czuję te biodro. I my sobie wychodzimy stricte z tego biodra. Już twoje ciało nam nie dyktuje jakby kolejności, że musimy zrobić to, to, to. Tylko możemy robić już jakby co chcemy, no nie? Czyli plan jest taki, że obserwujesz siebie w ciągu tygodnia, jak funkcjonujesz, gdzie jest największy problem, co jest prawda największy dyskomfort i my będziemy sobie od tego wychodzić, to nie? Czy to będą lędźwia, czy biodro, czy bark. Ewentualnie możemy się posiłkować troszeczkę chronologią dysfunkcji, tak? Czyli jeżeli rzeczywiście te biodra były pierwsze, bo już tam jakieś problemy z dysplazją były od dawna, od dziecka i tak dalej, i ta operacja była, to możemy się skupić na biodrach, bo jak ten bark pojawił się później, to on jest często wtórną dysfunkcją, tak? Ale jakby kolejność już nie jest jakby narzucana przez twoje ciało, możemy spokojnie robić to, co rzeczywiście jest jakby taką główną potrzebą. Ale pewnie i tak skupimy się troszeczkę na bioderkach, żeby ten kolejność pod kątem stabilizacji i tego, co się przekłada na co jakby zachować, no nie? Ja tylko zobaczę sobie ten lędźwiowy jeszcze mięsień. Trzymaj. Nie pozwól. Trzymaj taką pozycję. Trzymaj. 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 Okej, okay. No teoretycznie działa, ale ty w tej nodze, jak to nosisz tą nogę, to zaraz zaczynasz kompensować, tak? Skręcać i tak dalej, ale dzisiaj cię tak dość mocno dobodźcowałem. Już tutaj jest fajnie, mięciutko się w ogóle zrobiło na tych pleckach, więc jest okej. Okay. Mogłabyś ewentualnie sobie troszeczkę wspomagać tą naszą pracę przez jakby, nie wiem, choćby rolowanie plecków, rozluźnienie sobie tego, no. Tak, teraz to rolowanie będzie trochę inaczej wyglądało twoje. Myślę, że będzie fajniej, ale to jest najważniejsze, dobra? Mhm. Okej, więc skupimy się na tym i dalej będziemy sobie oceniać, jak to funkcjonujesz. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Jak widzieliście, dzisiaj była praca bardziej strukturalna i teoretycznie zakończyliśmy sobie pewien okres, pewien cykl w naszej pracy, dlatego że zrobiliśmy trzy kluczowe rzeczy, które powodują nadwrażliwość Oli na bodźce. Czyli trzy rzeczy, które najbardziej, mówiąc w skrócie, dojeżdżały i obciążały. I ta kolejność jest bardzo ważna, dlatego że jeżeli jest tak, że na przykład chodzicie do terapeutów często i wasze efekty się nie utrzymują, to znaczy, że ta kolejność nie jest poprawna, zostało coś ominięte. To, że po prostu pracowaliśmy sobie w bardzo delikatny, subtelny sposób na wcześniejszych dwóch spotkaniach i to nam się dalej utrzymuje i my dalej brniemy do przodu, jest ponad tym, że po prostu ta kolejność jest dobra. To zaczynamy od rzeczy, które są najważniejsze, wykorzystujemy często tego tak zwane wyjście z nadnerczy i rzeczy, które są najbardziej stresogenne, tak, dla nas. Dlatego, że nam zależy na tym, żeby odciążyć z czynników stresowych układ nerwowy pacjenta. Jest to możliwe, dlatego że w związku ze stresem nadnercza są zawsze wtórnie problematyczne. Czyli czynnik stresowy i one od razu zaczynają pracować intensywniej pod kątem wydzielania hormonów stresu. Więc wychodząc sobie od nich, tak zwanych z punktów referencji dla tych nadnerczy, możemy sobie zlokalizować, co jest kluczowym problemem tego pacjenta, dzięki czemu my poprawiamy możliwości regeneracyjne, sen, samopoczucie i tak naprawdę takie podstawowe rzeczy, na których się cała terapia opiera. Więc jeżeli tutaj już mamy porządek i ten pacjent zaczyna się po prostu regenerować lepiej, to wszystkie inne rzeczy, które będę robił na kolejnych wizytach, będą rzeczywiście dawały po pierwsze fajniejszy efekt, po drugie się utrzymywały, tak? To jest kluczowe. Czyli jego ciało po prostu dźwignie tą terapię, którą ja zastosowałem, dlatego że ja się głównie opieram na możliwościach regeneracyjnych pacjentów. Jeżeli one są na niskim poziomie, to ta terapia nie może po prostu się udać i cały czas jest takie błędne koło, że próbujemy coś zrobić, ale niestety nie daje to pożądanego efektu ani takiego, jak ja chcę osiągnąć, ani takiego, jak chce osiągnąć pacjent. Więc zakończyliśmy efekt. Teraz, jeżeli rzeczywiście nam to zostanie i Ola dalej będzie w normalnym stanie, nie będzie nadwrażliwa na bodźce, to możemy już sobie wybierać te rzeczy, na które jej najbardziej zależą. Przykładowo możemy sobie wyjść od tego bioderka, które u niej jest problematyczne, zobaczyć sobie, jak główny jest stabilizator biodra, jak pośrodkowy średni, jak wielki, naprężkowy szeroki, jak przywodziciele i starać się poprawić aktywizację tych mięśni,
znowu nie wiadomo za bardzo w jaki sposób, tak? Czy to będzie problem stricte strukturalny, czy to będzie problem związany z przewodnictwem, z zaburzeniem jakiegoś meridianu, czy to będzie problem związany z znowu somatyzacją emocjonalną, tego nie wiemy, ale będziemy powoli sobie dochodzić do momentu, że większość rzeczy woli ciele będzie po prostu pracowała prawidłowo, tak? Czyli ona będzie miała pełną kontrolę motoryczną nad całym swoim ciałem, więc taki jest plan. Zachęcam Was w takim razie i zapraszam na kolejną sesję, która jest znowu takim niewiadomym, co będziemy robić i rozpoczniemy sobie jakby kolejny nowy etap terapeutyczny, żeby tutaj doprowadzić naszego pacjenta do pełnej sprawności. Więc jeszcze kawałek drogi przed nami prawdopodobnie.